Sigma 7200 DG-DN F28 OSS właśnie miała swoją premierę i dzięki współpracy ze sklepem PhotoPlus miałem okazję ten obiektyw przetestować przedpremierowo. Co prawda używałem go tylko i wyłącznie kilka godzin, ale udało mi się wyrobić jakieś pierwsze zdanie, moje pierwsze wrażenia. Egzemplarz, który ja dostałem na testy od PhotoPlus, ma mocowanie L-mount, więc testowałem go z aparatem Lumixem S5 pierwszej generacji. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to najnowszy sprzęt, ale jeśli chodzi o zdjęcia, to powiedziałbym, że jeśli ja bym go używał, to w 90% by mi wystarczył. Udało mi się zabrać tą kombinację w miasto i próbowałem delikatnie takiego specyficznego street photo. No i ostatecznie rezultaty, które dostarczyła mi ta kombinacja, no podobają mi się bardzo. Plastyka z tego obiektywu, no myślę, że Sigma tutaj dotrzymała poziomu, nie odbiega jakoś znacząco od innego typu tych obiektywów, jeśli chodzi o Sigmę. Brawo. W samej kwestii ostrości tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Ten obiektyw nie odstaje od konkurencji, a może i nawet jest bardziej ostry, jeśli miałbym go porównać z innymi obiektywami tego typu. Praca w terenie oraz zmiana ogniskowej, no moim zdaniem to jest jeden wielki atut tego sprzętu, a szczególnie to, jak on płynnie chodzi, jaki fajny opór stawia i jak bardzo przyjemnie trzyma się tą gumę od zmiany właśnie ogniskowej. Nie miałem żadnego problemu, jeśli chodzi o ostrzenie, również manualne, tak jak wspominałem, pierścień ostrości chodzi tutaj bardzo fajnie, a parując to z Lumixem S5, no to picking czy dodatkowe potwierdzenie ostrości tutaj działa idealnie i w zasadzie większość zdjęć, które wykonałem, no są naprawdę ostre i trafione w punkt. I zaraz po rozpakowaniu tego obiektywu zdecydowanie da się odczuć, że waży swoje, bo tutaj mamy prawie 1,5 kg, jeśli chodzi o wagę, więc jest całkiem sporo jak na taki zakres ogniskowych. Drugą rzecz, którą da się odczuć, że jest zdecydowanie inna od pozostałych obiektywów, to materiał, który został zastosowany tutaj na wykończeniu. Jest naprawdę bardzo pozytywnie, jest inaczej, ale jest dobrze czuć, że ten obiektyw jest naprawdę solidnie wykonany. Po tych pozytywnych wrażeniach zaraz za tym wkradło się takie mieszane uczucie niepewności i czegoś takiego, co mi się nie podoba, a chodzi o osłonę przeciwsłoneczną i sposób, w jaki ją się montuje do tego obiektywu. Mi osobiście to nie odpowiada i jest to mocno subiektywne. Ja wolę klasyczne takie osłony na klik. Tutaj trzeba przykręcić, odkręcić i wtedy można to zdejmować. Działa to całkiem sprawnie, ale jeśli chodzi o szybki demontaż, no to w zasadzie tutaj to nie istnieje. Po zdjęciu osłony przeciwsłonecznej na pierwszy plan wychodzi tutaj ten chwyt, ta guma, która znajduje się w miejscu, gdzie zmieniamy ogniskową. No muszę przyznać, że ten element trzyma się naprawdę bardzo przyjemnie w dłoni i zmiana ogniskowych no należy tutaj do jednych z przyjemniejszych, jeśli chodzi o ten zakres, czyli 7200. Bo nie dość, że trzyma się go bardzo fajnie, to jeszcze stawia bardzo przyjemny opór. No nie ma tutaj możliwości, żeby obiektyw, nawet jak go potrząśniemy mocniej, zmienił sam z siebie ogniskową. A i bym zapomniał, ten obiektyw nie zmienia swoich rozmiarów, cały zoom zachodzi wewnątrz tego sprzętu, co uważam za jego mocny atut. A między pierścieniami znajdziemy tutaj trzy przyciski funkcyjne. Następnie pierścień ostrości, który jest mniejszy od tego pierwszego oraz posiada delikatnie inny uchwyt, jeśli chodzi o tą gumę, ale również jest on przyjemny i zmiana ostrości w trybie manualnym zachodzi bardzo przyjemnie. Następnie znajdziemy pierścień, który służy do zmiany przesłony i on jest w zasadzie bliźniaczo podobny do tych, które znajdziemy w Sony, co znaczy, że możemy go zablokować w trybie automatycznym bądź manualnym oraz możemy włączyć i wyłączyć klikanie w nim. Ostatnie, ale nie mniej ważne, to na tym obiektywie znajdziemy 5 przełączników, które usprawniają nam kontrolę. I pierwszy z nich jest to przełącznik autofocus, manual focus, później ogranicznik ostrości, tutaj możemy sobie wybrać, w jakim zakresie będzie obiektyw ostrzył. Optyczna stabilizacja, tutaj mamy 3 tryby, pierwszy, drugi oraz wyłącz.
włączony. No i ostatni custom. Mamy tutaj C1, C2 i również wyłączony. To co mi się tu podoba, to zastosowany mechanizm i to jak jest zamocowany właśnie ten uchwyt na statyw. Po pierwsze znajdziemy w nim gwint, więc możemy sobie zamocować tą płytkę, którą będziemy chcieli, ale natywnie ta stopka wspiera Arca Swiss, co mi osobiście bardzo się podoba, bo w zasadzie korzystam z tego w 100% u siebie z sprzętem. Jeśli chcemy zdemontować tą stopkę, no to tutaj jest trochę zła wiadomość, trzeba użyć odpowiednich kluczy, żeby to odkręcić. Nie ma jakiegoś przełącznika, czy pokrętła, czy śruby, żeby to odkręcić palcami. Trzeba użyć tutaj narzędzia. Jeśli chodzi o zmianę pozycji czy orientacji tej stopki, to jest dosyć proste. Odkręcamy jedną śrubę tak delikatnie, no i przekręcamy. Co fajne, mamy tutaj takie wyznaczniki, jeśli chodzi o miejsce, w którym to się zatrzymuje i taki delikatny klik, co oznacza, że zwyczajnie dotarliśmy do tego miejsca, w którym przekręcamy i na tym obiektywie znajdują się trzy takie miejsca. Całość możemy obracać 360 stopni, tutaj nie ma żadnej blokady. No i oczywiście tutaj na samym bagnecie znajdziemy uszczelnienie. I na koniec do pierwszych wrażeń chciałbym dodać, że Sigma pod względem plastyki, rozmycia i to jak produkuje ten obiektyw obrazek, no dowiozła wszystko na najwyższym poziomie. Ten obiektyw nie odstaje od tych obiektywów, które ja miałem. Do tego obrazka jestem naprawdę przekonany, tu Sigma zawsze lubiłem za to, jaką plastykę, jaki obrazek dostarcza. Przykład, niedawna 50 od Sigma 1.4 Art, którą recenzowałem. Jest to obiektyw zdecydowanie warty uwagi.